Będziemy sobie dziś nurkować. A gdzie? W szczepionce. Zapraszam. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Wszystkich fanów Playmobilów witam serdecznie. Nie wiem czy wiecie, ale chyba wiecie, no bo macie jakieś kioski obok siebie i powinniście widzieć, że te magazyny już są w kioskach. Jeżeli jakiegokolwiek jeszcze powodu nie macie, a się wahacie, no to po to przybywam do was z dzisiejszym filmem. Ja! 12,99 to cena magazynu różowego, która zawiera wyjątkową figurkę lekarki dziecięcej, aczkolwiek i dla dorosłych myślę tutaj się nada. 15 zł bez grosza to znowu numer, cena numeru niebieskiego, gdzie dostaniemy nurka policjanta. Troszkę tam za dużo tych policjantów, o czym mówiłem w jednym z ostatnich filmów, no ale spokojnie, to się lada sekunda zmieni, bo przyszły dodatek z niebieskiego jest wow, nietypowy i przy okazji wow. Tutaj jest ta lekarka, oczywiście wiem, że całość magazynu będzie raczej w klimatach medycznych, no bo zazwyczaj, tak jak i w Lego, tak i tutaj te magazyny zawsze, ich dodatek jest powiązany z jakoś z komiksami, z historią zawartą w środku, a że lekarka jest dziecięca, no to i również te dzieciaki się pojawiają. Takie dzieciaki jak wy, no nie wiem, w sensie, no bo nie życzę wam, żebyście musieli chodzić do doktora, absolutnie, więc inne, zresztą nawet wyglądają chyba inaczej niż wy. Mustang Duch, to jest coś, co dostajemy w dodatku do Playmobil Spirit, bardzo też fajny dodatek, natomiast jak mówiłem, spokojnie, fajne dodatki to dopiero będą w niebieskim w przyszłym miesiącu. Komiks oczywiście ciągnie się przez większość magazynu, a przynajmniej zdecydowaną połowę. Dzień otwarty w szpitalu, to jest zabawa, dalej plakat, z jednej strony malowany, z drugiej strony jest to zdjęcie, prezentacja zestawu. Jak prawdziwa lekarka, czyli jak sobie stworzyć stetoskop po prostu ze sznurka, druta, no takimi domowymi metodami. Mamy również trochę gier. W ogóle do tej gry mamy tutaj takie karteczki jeszcze. To jest bodajże do tej? Albo nie, bo tam jeszcze dalej. Nie, to zagadka jeszcze. Tam dalej to było. Mamy badanie wzroku. No tak medycznie mówię, jest ok. Natomiast Playmobil Pink, wydanie specjalne również wyjdzie, co musicie wiedzieć. I tam dostaniemy taką oto syrenkę 9 czerwca, czyli właściwie, moi drodzy, no, sami już wiecie, że to właściwie, no, już powoli buciki można wkładać, bo ten numer się udać. Syrenka też nie byle jaka postać. Ciastka, plastry, toli. Dalej mamy oczywiście więcej zabaw, jeszcze trochę takich kreatywnych rzeczy, gierek. O, tu właśnie są żetony do tej gry, te na końcu. Oczywiście jest konkurs, który możemy wygrać takie nagrody. No, całkiem duży szpital, razy dwa. To nie jest coś, co powinno przechodzić obok was obojętnie. No i w przyszłym numerze dostaniemy śliczną plażowiczkę z sukienką wieczorową, czyli coś i na plażę, i na wieczorną zabawę na nadmorskiej disco. Jeżeli chodzi o numer niebieski, no to tutaj, jak mówiłem, mamy nurka, policjanta nurka, w związku z czym możecie się już bardzo łatwo domyślać, co będzie głównym tematem tych komiksów. Na pewno nie Novel More, chociaż on też już w sprzedaży jest z Willem Winwaterem. Też ciekawa postać, w ogóle fajnie, że mówię, tu przynajmniej od Playmobilów dostajemy kasle, skoro od innych klocków nie dostajemy tych kasli. To oczywiście jak nurek Toy Woda, nurek brawurowo ucieka na desce. Spoilerować komiksu wam nie będę, po prostu zakupcie, przeczytajcie sobie i sprawdźcie sami, co tam się podziało. Dodatek, zaraz do niego oczywiście przejdziemy, ale pojawia się wielokrotnie w tym magazynie. Na środku plakat z takim autem z wyciągarką, w środku rysowany z policjantem i na końcu niedźwiedź. Jeszcze spójrzcie, jaki niedźwiedź. Komiks oczywiście, tak jak i tam, trwa większość magazynu. Na końcu, co pamiętasz z komiksu, trochę zadań, łamigłówek, również konkurs, który możemy wygrać takie nagrody, no oraz, no właśnie, spójrzcie, to dostaniemy w przyszłym numerze. Biały tygrys z kością, 21 lipca, no serio? Ile każecie magazynów, gdzie tygrysa byście dostali? No właśnie, a Playmobil wam to wszystko da. Przejdźmy do dodatków. Dodatki jeszcze w blisterkach, ale już się ich pozbywamy. Chciałem wam od święta też pokazać, jak to wygląda, bo tak trochę jakby luksusowo, prawda? Nie da się zaprzeczyć, że nie. No bo spójrzcie, blister jest profilowany do tej zabawki. Nic jej nie grozi, że się jakoś uszkodzi i tak dalej. Nie porysuje tak jak Lego może w swoich saszetach, więc jak najbardziej Achtung, to jest fajne. Limited Edition jeszcze napisz, żeby był. W ogóle to jest też wycinane. No naprawdę wytrąci to wszystko luksusowością. No i dobrze, bo Playmobile ja osobiście
osobiście lubię, szczególnie jeżeli chodzi o figurki, więc fajnie się też poczuć, że wiecie, to nie jest jakaś tam chińszczyzna, no bo absolutnie nie jest, czy to jakościowo, czy pomysłowo, czy w ogóle to nie jest po prostu chińszczyzna. Mamy tutaj trzy dodatki, właściwie pierwszym dodatkiem jest, jak widzimy, taka oto tablica. Spójrzcie, to mi się podoba, że to tak wystaje. Człowiek prześwietlony tu jest, właściwie to dziecko, i element prezentuje się naprawdę w porze. Mamy również różowego misia, też bardzo mały, słodziachny miś. No i mamy samą panią lekarkę. Pani lekarka ma stetoskop, on oczywiście się zdejmie i z ręki, i z uszu może wyjść. Wygląda mi tutaj na taką typową panią Gosię, lekarkę. Bardzo też pasuje mi to, jak spójrzcie, jej właściwie jak pasuje, bardzo mi pasuje, że jej pasuje kolor butów do koloru tutaj unijnej koszulki. Buty też fajnie, jeszcze sznuróweczki. Nie no, naprawdę prezentuje się to okej, jak najbardziej. Taki lekarz trochę szkolny, bym powiedział, bo tutaj nie mamy tego przesycenia, wiecie, właśnie jakimiś elementami naukowymi, w sensie, nie wiem, jakichś termometrów i tak dalej, trochę taki szkolny, ale nie uważam tego absolutnie za jakąś wadę. Tutaj to samo, widzimy butla, okej, na takim cienkim sznureczku, limited edition, okej, no i otwieramy. Kajdanki są elementem, który ja już gdzieś tam kiedyś miałem, dlatego on na mnie aż takiego wrażenia nie zrobi, ale już wrażenie robi na mnie butla. Boję się trochę oczywiście o tą tutaj linkę na tlen. Czy ona mu pod wodą nie wypadnie i on się bidny nie udusi? No nie życzyłbym mu tego. Teraz w ogóle czekajcie, jak to tutaj wchodziło, bo mi teraz to wypadło, a ja nie widziałem, a nie zrobię sobie teraz powtórki, no bo chyba tak to było i tak lekko by wychodziło, no to nie za dobrze. To wygląda tak na górę, jak aureola wchodzi mu. Teraz się mówię, boję o ten element. No ale jak nie będziemy szarpać, to wiecie, pistolet, który strzela pod wodą, gumowe w ogóle, czekajcie, one się zdejmują, oczywiście, że się muszą się zdejmować. Pierwszy raz widzę, wybaczcie, bosą postać Playmobil, dlatego się nie mogłem nadziwić. Bosa postać Playmobil, wow, bosy Playmobil. Nie wiedziałem, że oni są bosi. No i teraz nie wiem, jak to włożyć, no chyba tutaj musimy po prostu wcisnąć. Nie, wchodzi to elegancko, no, wchodzi to elegancko. No, tak powiedziałem. Nie no, wchodzi spoko. Fajne gumowe elementy. Policjant podwodny. Faktycznie tu lekko rozpięty, jakiś macho. Pistolet do strzelania pod wodą. Z tyłu jest faktycznie ten uchwyt. On musi no stop z tym pistoletem pływać, bo nie ma na niego żadnej kabury. No i z tyłu faktycznie ten uchwyt. Tutaj to wygląda w ten sposób, jeżeli was to ciekawi. Ciekawi mnie natomiast, jak to faktycznie wejdzie. Czy to wejdzie elegancko? Wchodzi elegancko. No i tutaj możemy sobie zaczepić, a nawet musimy, jeżeli nie chcemy typa gdzieś tam utopić, zatopić. No i wiadomym jest, że teraz nie ma innego nakrycia głowy, bo to mu spełnia rolę tego nakrycia głowy. Chociaż jak spojrzymy z boku, to nie podziała za dobrze. Mam również kajdanki. Serio? Kajdankami kogoś skuć pod wodą? No to mi się trochę kłóci z logiką jakby ten zestaw. Co nie zmienia faktu, że obydwa dodatki są w miarę w porządku. No tutaj ta lekarka pasuje mi taką właśnie, mówię, trochę casualowatością, że ona nie jest taka mega uber pro i naprawdę tą figurkę będzie można wykorzystywać na wiele sposobów. U tego gościa, no bose stópki, płetwy, trochę tych gumowych, całkiem spoko elementów. Nie, naprawdę jest nad czym pochylić, jak najbardziej. Chociaż mówię, tutaj też brakowałoby mi kilku rzeczy, chociażby żeby miał coś, czego się może trzymać i pod tą wodą pływać, a nie machać tymi stopami. No cóż, moi drodzy, mimo wszystko mi się to podoba. Jeżeli wam się to podoba, w kioskach macie już obydwa numery tych magazynów, także jak najbardziej można włożyć buciki i po nie po prostu iść. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że oczywiście wkrótce też będziemy się widzieli w kolejnych, a kliknięcie w przycisk subskrypcji pozwoli wam ich nie pominąć, nie przegapić. Dlatego bądźcie koniecznie. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!